Szczęść Boże, uroczystość Maryi Niepokalanej. Tak, Maryja Niepokalana rzeczywiście jest niesamowitą postacią. Osoba, która łączy w sobie to spotkanie Boga z człowiekiem w sposób bardzo wyjątkowy. Samo to, że z jednej strony jest stworzeniem, tak jak każdy z nas, jako człowiek, a z drugiej strony jest Matką Boga jednocześnie, prawda? Nie? I stworzenie, i Matka Boga jednocześnie. Albo scena zwiastowania Maryi tam w Nazarecie, kiedy anioł Gabriel przychodzi i jej oznajmia to, że jest wybrana, że spotkała szczególną łaskę u Boga, że to w niej właśnie ma się począć Syn Boży, Zbawiciel. Nie? Spotkanie Boga z człowiekiem. I ona odpowiada tak, zgadza się, niech mi się stanie według Twojego słowa. Więc my też jesteśmy, słuchajcie, zaproszeni do tego, aby w nas dokonywało się spotkanie Boga z nami, Boga z człowiekiem. Jaką mamy otwartość, nie? Maryja jest cała piękna i my też, prawda, kiedy tylko otwieramy się na Boga, dajemy się wypełniać Bogiem, żebyśmy mogli tak jak ona usłyszeć, pełna łaski, Pan z Tobą. My oczywiście już nie mamy tej niepokalaności w sobie, ale możemy mieć taką niewinność, która jest przywracana przez otwarcie się na Boga, przez przyjęcie Boga, spotkanie z Bogiem w człowieku. Niech dzisiaj Maryja będzie dla nas tą przewodniczką, orędowniczką też, żebyśmy jak ona otwierali się na Boga, nosili Go w sobie i dawali Go światło.